Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym mówić o swego rodzaju obsesji, która towarzyszyła ludzkości od bardzo dawna. Przede wszystkim stworzenia najbardziej uniwersalnej broni białej. Ta obsesja jest obecna w ludziach, szczególnie w ludziach, którzy w tamtym czasie, w dawniejszych czasach mieli wpływ na kształtowanie szermierki, na kształtowanie różnych stylów walki, wśród też wojskowych. I dominował taki prąd, żeby stworzyć jak najbardziej uniwersalny model białej broni, która by sprawdzała się we wszystkich aspektach ówczesnych tam pól walki, prawda? Po 1000 lat specjaliści się poddali. Zdecydowali, że mimo wszystko będzie ciężko stworzyć taki model i poszli w innym kierunku. Na przykład człowiek współczesny, który o białej broni wie bardzo mało, który swoją wiedzę o białej broni czerpie na przykład z filmów, no pomyśli sobie, kurczę, oglądałem jakiś film ostatnio, tam jakaś taka mała, drobna dziewczyna operowała mieczem japońskim, kataną i wycięła, załóżmy tam, nie wiem, 20-30 facetów, prawda? Więc taka, kurczę, chyba katana jest chyba najlepsza, prawda? Później wejdzie gdzieś do internetu, zobaczy parę jakichś tam zdjęć, screenów. Katana najlepsza, po prostu jest to broń uniwersalna, wspaniała. Po prostu człowiek nie wymyślił nic lepszego. Później obejrzy jeszcze jakiś inny film, nie wiem, Ostatni Samuraj, czy jakieś filmy Kurosawy i dojdzie do wniosku, kurczę, katana the best, prawda? Jakiś inny człowiek na przykład, dosyć już, bym powiedział, mocniej oczytany, załóżmy, na przykład w historii Polski, dojdzie do wniosku, że kurczę, no chyba szabla husarska, prawda? Czy w ogóle szabla polska? Przecież nie wiem, nasza wspaniała husaria potrafiła, nie wiem, w 3000 jazdy dołożyć, nie wiem, 14 tysiącom Szwedów. Albo na przykład, nie wiem, pod Kuszynem w 3000 polskiej jazdy rozgromić 30-35 tysięczną armię najemników złożonych z Anglików, Francuzów, Niemców, no i na dodatek jeszcze jakieś 20 tysięcy Rosjan, czyli w sumie 35-tysięczną armię, prawda? No to taka szabla husarska musiała rzeczywiście wymiatać, prawda? Jakiś inny człowiek, który jest na przykład bardziej zaznajomiony z szermierką, na przykład szermierką sportową, to machnie ręką i powie, jaka katana, jaka tam szabla, ale lepsza jest szpada. Szpada jest najszybszą bronią, szpada wypada po prostu najlepiej. Tylko że ja na moim kanale nie mówię o szermierce sportowej i takim odpowiednikiem historycznym takiej szpady sportowej będzie na przykład szpada dworska, czy tam szpada XVIII-wieczna, albo na przykład jeszcze lepiej rapier, prawda? Rapier, czy dla totalnych laików rapier to taki, bym powiedział, dziadek szpady, czy ojciec szpady, czyli poprzedniczka szpady. To taka długa, ciężka szpada z mocno zabudowaną rękojeścią dzwonowatą, albo tutaj pełną różnego rodzaju karbunków. I rapiery były bardzo długie. To jest broń, która ma nawet do 1,20 m całej długości. To proszę mi wierzyć, to jest bardzo dużo. 1,20 m to jest bardzo długa broń. W sumie, jeśli chodzi o jednoręczną broń, to jedna z najdłuższych broni, jaką kiedykolwiek stworzono na świecie. I jeśli byśmy się też tak zastanowili, to w zasadzie żadna z tych powyższych osób, mówiąca o katanie, o szabli husarskiej, czy o szpadzie, czy rapierze, nie ma do końca słuszności. Bo każda broń ma swoje wady i zalety i każda broń jest stworzona do określonych warunków, w jakich w tych warunkach na przykład walczono. Jeżeli coś jest do wszystkiego, mówiąc najogólniej, jest po prostu do niczego, prawda? Czyli na przykład, jeśli omówimy na przykład taką pierwszą przykładową sytuację pojedynku, gdzie dochodzi do walki dwóch mężczyzn, którzy są na podobnym poziomie wyszkolenia na przykład, prawda? Czyli już dosyć długo machają tą bronią, załóżmy, nie wiem, obydwaj machają po, nie wiem, po 4, po 5 lat już takim żelastwem. I z jednej strony przyjdzie po prostu walczyć z jednej strony, ze strony za pomocą rapiera na przykład, czyli tej długiej, cienkiej broni, służącej tylko i wyłącznie do pchnięcia, a z drugiej strony będzie po prostu miał, druga strona będzie uzbrojona po prostu jakąś szablę czy katanę, to proszę mi wierzyć, osobnik uzbrojony w rapier będzie miał dużą przewagę. Ta przewaga będzie wynikała przede wszystkim z odległości, ta broń jest dużo dłuższa,
Ta broń służy tylko i wyłącznie do pchnięcia, a pchnięcie, proszę mi wierzyć, jest najszybszą akcją. Pcha się po prostu najłatwiej i najszybciej. Swego rodzaju kiedyś nawet walczyłem w takiej sytuacji w jednej ze szkół walki, historycznych szkół walki. I przyszło mi walczyć właśnie za pomocą szabli tam polskiej albo jakiejś innej. Generalnie była to szabla. Miałem po prostu po drugiej stronie przeciwnika, który był uzbrojony w broń imitującą rapier. Czyli miał dłuższą tę klinkę, węższą. I jego zadaniem było przede wszystkim mnie po prostu trafić poprzez pchnięcie. Graliśmy do około 10 punktów, czy do 10 trafień. Mniej więcej byliśmy na bardzo, bym powiedział, zbliżonym poziomie, jeśli chodzi o jakieś tam umiejętności. I proszę mi wierzyć, bardzo mi ciężko było do tego gościa podejść z tą moją szablą. W zasadzie ta, bym powiedział, odległość, jaką on po prostu dysponował, jak jego długość tej broni powodowała, że trzymał mnie cały czas w jakimś dystansie. Ja starałem się zawsze ten dystans skrócić, starałem się po prostu do niego jakoś dojść. Natomiast on miał bardzo ułatwione zadanie, wystarczyło zrobić kilka kroków w tył. No i po prostu znowu ten dystans był taki jak na samym początku. Bardzo łatwo mu było po prostu przeprowadzić jakąś akcję. Graliśmy do 10 punktów, oczywiście przegrałem, ale trafiłem go 3 razy, on trafił mnie 7 razy. Także oczywiście jest to też możliwe, prawda, żeby do takiego gościa z rapierem podejść i po prostu go trafić. Natomiast powiem tak najogólniej, no mimo wszystko człowiek uzbrojony w taką długą, prostą, białą broń będzie miał zawsze przewagę. Ta przewaga będzie po prostu wynikała z tego, że jemu będzie zawsze prościej wykonać ten atak, a my zanim do niego się zbliżymy, wykonamy zamach, to on nas po prostu 2-3 razy już zdąży trafić. Tak samo byłoby w przypadku walki gościa uzbrojonego w rapier i na przykład z drugą osobą, która jest uzbrojona w katanę. Tutaj mamy jeszcze, bym powiedział, gość uzbrojony w miecz samurajski, katanę, ma jeszcze trudniejszą sytuację, ponieważ katana zwykle ma około 72 cm ostrza. Jest krótką bronią. Jest bronią też dosyć toporną, często bardzo wyważoną do przodu. A druga sprawa, że operujemy tą bronią dwoma rękami, co skraca jeszcze nasze możliwości dosięgnięcia przeciwnika. Tak samo jeśli chodzi o katany, bardzo ciężko wykonać kataną jakiekolwiek pchnięcia. To zwykle są cięcia z prawej, z lewej, ewentualnie z góry, prawda? I także mamy bardzo, bardzo silne cięcia, ponieważ tych cięć dokonujemy dwoma rękami. Te cięcia są po prostu bardzo silne, potrafią wiele rzeczy po prostu dokonać, potrafią, nie wiem, przeciąć naszego nawet przeciwnika. Natomiast jeśli chodzi o akcję z drugiej strony, jeżeli taki przeciwnik byłby właśnie uzbrojony w rapier, proszę mi wierzyć, bardzo ciężko byłoby temu gościowi uzbrojonemu w katanę dopaść tego przeciwnika uzbrojonego w rapier. Zawsze ten rapierzysta wcześniej czy później go po prostu trafi. Także jeśli kiedykolwiek w historii, chociaż ta sytuacja mocno hipotetyczna, jeżeli kiedykolwiek w historii doszło do pojedynku Europejczyka w Japonii, który na przykład w XVI-XVII wieku odwiedził Japonię, bo tylko w zasadzie chyba taka sytuacja może wchodzić w grę, jeśli był kiedykolwiek taki w ogóle pojedynek, nie wiem, samuraja ówczesnego, uzbrojonego w katanę, a z drugiej strony, nie wiem, ówczesnego szermierza władającego rapierem, to proszę mi wierzyć, postawiłbym pieniądze na rapierzystę. Czyli na przykład są na podobnym szkole, jakby poziomie wyszkolenia, obydwaj też już długo walczą, obydwaj umią się posługiwać tą bronią, to proszę mi wierzyć, gość uzbrojony w rapier miałby dużą po prostu przewagę. Sytuacja, jakby wyglądała sytuacja mniej więcej, kiedy obaj przeciwnicy byliby na przykład, kiedy jakby doszłoby do pojedynku, jeden z przeciwników miałby szablę, a drugi przeciwnik miałby na przykład katanę, prawda? Tutaj też mimo wszystko jestem po stronie szabli. Szabla po prostu daje większą możliwość, walczymy jedną ręką, mamy możliwość wykonywania różnego rodzaju młyńców, różnego rodzaju operacji. Szabla jest dużo szybszą bronią, natomiast człowiek uzbrojony w katanę, owszem, jeżeli by nas tam jakoś też dojechał, to też nie jest pozbawiony szans. Natomiast szablista może wykonywać pchnięcia, może wykonywać cięcia fałszywym ostrzem, może wykonywać różnego rodzaju akcje szermiersze, które w katanie są, bym powiedział,
no, dużo wolniejsze, bo zawsze operujemy dwoma rękami. Proszę mi wierzyć, zawsze, zawsze walka dwoma rękami jest obarczona, no, tym, że te akcje są mimo wszystko o te kilka nanosekund czy tam sekund po prostu są wolniejsze. A co by było, gdyby na przykład doszło do innej sytuacji? Czyli na przykład walczymy, no, generalnie w takim tłumie, prawda? Czyli tak jak dochodziło często do walki na jakichś tam, nie wiem, wojnach, nie wiem, 17-18 wiecznych, prawda? Czyli na przykład jest 20 mężczyzn uzbrojonych w jakąś tam broń i po drugiej stronie też jest, załóżmy, 20 mężczyzn uzbrojonych w jakąś tam broń, prawda? Także załóżmy, mamy do czynienia z 20 mężczyznami uzbrojonymi w rapiery i z drugiej strony mamy 20 mężczyzn uzbrojonych w szable. I tutaj, proszę mi wierzyć, sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej. Tutaj walczymy w ścisku, walczymy w swego rodzaju zamieszaniu. Nie widzimy tych przeciwników często, bo tniemy w zasadzie w różne, wykonujemy pchnięcia i cięcia w różnych kierunkach, prawda? Wykonujemy w zasadzie instynktownie i to nie jest tak, że walczymy po prostu z jednym przeciwnikiem. I często na przykład w takich sytuacjach rapier będzie bronią bardzo, jakbym powiedział, zawodną. Przede wszystkim możemy wykonać tylko i wyłącznie akcję do przodu, a jakakolwiek akcja boczna będzie już obarczona dużym ryzykiem. Raz, że każde wyciągnięcie w takiej sytuacji dłoni do przodu bardzo może na przykład skutkować, że ktoś z boku nam tą rękę odrąbie. Następna sytuacja na przykład też może wynikać z tego, że tacy rapierzyści, jeżeli na przykład, nie wiem, ich przeciwnicy z szablami by się po prostu do nich zbliżyli, to byliby naprawdę w sytuacji mocno, bym powiedział, niekomfortowej, ponieważ musieliby się cały czas cofać poprzez tą, bym powiedział, dużą długość tej broni, nie mieliby po prostu możliwości walki w zwarciu, prawda? Natomiast szablista zawsze może wykonać ten ruch z góry, a natomiast rapierzysta musi się po prostu jakoś cofać i próbować po prostu tym swoim długim ostrzem jakoś tam przeciwnika pchnąć, prawda? Dlatego, tak jak mówię, druga sprawa, że kwestia zasłon, na przykład w rapierze, to bardzo, bym powiedział, ciężko by miała też ta strona uzbrojona w rapiery wykonać jakąkolwiek zastawę, jakąkolwiek zasłonę, prawda? Na przykład pchniemy i ktoś na przykład atakuje nas z boku, to musimy wykonać bardzo długi po prostu tutaj ruch, żeby się jakoś zasłonić, nie mówiąc już w ogóle o jakimkolwiek ataku. Natomiast szabla w takich sytuacjach jest po prostu idealna, prawda? Wykonujemy różnego rodzaju muńce, to się dzieje wszystko bardzo instynktownie, pchniemy z prawej, z lewej, w zasadzie jesteśmy nieograniczeni. I tutaj, w tym przypadku, jeśli chodzi też o walkę na przykład ludzi uzbrojonych w katany, na przykład naprzeciwko drugiej grupy, która byłaby uzbrojona w rapiery, to tutaj ludzie kataniści, czy tam, nie wiem, samuraje, byliby na przykład w dużo lepszej sytuacji. Bo raz, że ta, bym powiedział, walka w zwarciu by też pomagała im, no po prostu ta skrócona jakby wersja katany bardzo by im pomagała. Druga sprawa, że katana też jest bronią dosyć dobrą w zwarciu, prawda? Dlaczego? Dlatego, tak jak mówię, jeśli chodzi o grupę mężczyzn, to ludzie uzbrojeni w katany, a druga grupa uzbrojona na przykład w rapiery, to myślę, że tutaj samuraje, czy tam, nie wiem, ogólnie ludzie uzbrojeni w miecze samurajskie mieliby nad ludźmi uzbrojonymi w rapiery sporą przewagę. Jeśli chodzi o taką konfrontację szabliści na, nie wiem, ludzi uzbrojonych w katany, to myślę, że też mimo wszystko, jeśli chodzi o grupę, takie starcie, to myślę, że tutaj ludzie uzbrojeni w szable mieliby po prostu dużą też mimo wszystko przewagę nad ludźmi uzbrojonymi w katany. Dlatego, tak jak mówię, w tej drugiej sytuacji, to na pierwszym miejscu stawiałbym ludzi uzbrojonych w szable, którzy by wygrali. W drugiej kolejności to ludzie uzbrojeni w katana, dopiero na trzecim miejscu ludzie uzbrojeni w jakieś tam rapiery, które służą tylko i wyłącznie do pchnięcia. Dlatego, tak jak mówię, ta obsesja trwała. Jest to obecne na przykład, nie wiem, jeszcze wśród różnego rodzaju, nie wiem, książkach. Stara się po prostu wielu ludzi wyjaśnić ten cały po prostu trend. Natomiast, tak jak mówię, nie ma broni białej dobrej we wszystkim. Jednak, tak jak mówię, specjaliści, którzy później doszli do wniosku, że nie ma możliwości po prostu stworzenia białej broni, która by
nadawała się, po prostu mówiąc kolokwialnie, do wszystkiego i potrafili i po prostu poszli w innym kierunku, poszli w kierunku wybranej specjalizacji i na przykład, tak jak mówię, dobrą bronią w pojedynkach to będzie przede wszystkim broń służąca do pchnięć, raczej broń długa, raczej broń cienka o wąskiej klindze. Natomiast jeśli chodzi o taką realną walkę, gdzie przeciwnika często nie widzimy, nie mamy go po prostu z przodu, tylko jest po prostu gdzieś tam przeciwnik z boku, gdzie ta walka jest często, bym powiedział, bardziej brutalna, bo w takim użyciu szabli często używało się tylca, używało się jelca jako kasteta, prawda? To nie tylko tak, że po prostu się używało tylko i wyłącznie ostrza, prawda? Szabla to nie tylko i wyłącznie ostrze, szabla to też między innymi też ta zabudowa. Dlatego, tak jak mówię, w warunkach takiej brutalnej wojny, mimo wszystko broń, która służy do pchnięcia i do cięcia, będzie bronią skuteczniejszą, prawda? Dlatego może tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmików. Także oceniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Pozdrawiam i do zobaczenia.